Jak na urodziny przystało, odśpiewano 100 lat. Nie zabrakło także tortu z jedną świeczką, bo właśnie minął rok od uruchomienia cyklicznej akcji pod nazwą Buła Cieszyn. To akcja skierowana do osób potrzebujących, która polega głównie na wydawaniu jedzenia, rzeczy, ale także na udzielaniu wszelako rozumianej pomocy. Koordynatorami akcji są Żaneta Pilosz i Janusz Mendera. To, co się zadziało tutaj od tych 55 tygodni, bo tyle jesteśmy na ulicy, tu pod wiaduktem w Cieszynie, to przerosło nasze wyobrażenie. Wyszliśmy w czwórkę. Obmyśliliśmy, założyliśmy swój budżet, założyliśmy swój czas każdą sobotę, bo ta cykliczność musi być zachowana. I tak właśnie tutaj stanęliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taki duży odzew od wolontariuszy na to, żeby nam pomóc, i którzy myślą w podobny sposób jak my, że problemem nie jest osoba, nie jest człowiek, czyli problemem nie jest bezdomny, tylko problemem jest bezdomność i trzeba w jakiś sposób pomóc ten problem rozwiązać. A jak rozwiązać problem? Nawiązać kontakt rozmową. Przez to, że my tutaj przychodzimy, wydajemy tą zupę i nie tylko, i też pomoc rzeczową, my z tymi osobami rozmawiamy i znamy niejedną historię tutaj, która wybrzmiała. Więc rok pełen wzruszeń i zaskoczeń, i sukcesów też. Sukcesów, właśnie o tych sukcesach powiedzmy, czy te informacje zwrotne do Was trafiają, że ci ludzie wychodzą z tej bezdomności? To jest tak czasem, że faktycznie wychodzą, część się udaje, część gdzieś odnajduje drogę do domu. Mamy taką jedną osobę, to jest taki sztandarowy przykład, że faktycznie wrócił na łono rodziny i udało się. Natomiast są też takie sytuacje, gdzie wracają, faktycznie wyjeżdżają do pracy, tam znajdują dom, znajdują jakąś możliwość odbudowania tego swojego świata. Ale też czasem się zdarza tak, że wracają z powrotem na ulicę, wracają tutaj, bo mamy też takie przypadki. Więc to też jest tak, że z jednej strony się cieszymy, z drugiej strony czasem klniemy, że nie jest dobrze, nie? A poza tym to mamy takie fantastyczne sukcesy, bo udało nam się zbudować chyba dość spore zaufanie wśród ludzi. I na przykład kończy się gdzieś impreza, a oni do nas dzwonią, mówią, odbieramy jedzenie, które wiedzą, że dobrze zagospodarujemy i dalej przekażemy. To jest to, że zbudowaliśmy niesamowitą sieć wolontariatu, która się rozwija, gdzie włączają się całe szkoły. Dzisiaj bułki przygotowywali wolontariusze ze szkoły w Dębowcu. Jak organizowaliśmy akcję Plecak, Plecak to mój dom, zresztą plecaków było bardzo dużo, nie? To te plecaki były zbierane i w Jastrzębiu, i w Trójwsi, i w Cieszynie, i były zbierane w Łaziskach, i jeszcze w innych miejscach. Także to jest naprawdę ogrom pomocy i ogrom ludzi, którzy się w to włączają. I to, co widzicie tutaj w sobotę o 10:00, to jest tylko ta wisienka na torcie, bo praca jest cały tydzień. Cały tydzień odbieramy telefony, cały tydzień organizujemy to, co będzie się działo w sobotę. Również wyrabiamy dowody osobiste osobom w kryzysie, odwiedzamy ich w szpitalu, wykupujemy leki, opatrujemy rany tutaj pod wiaduktem. Nasza cudowna, która tutaj potrafi rany w terenie wyleczyć, znaczy leczyć, no, zaopatrywać, bo są osoby, które się boją pójść do szpitala, więc tak to wszystko wygląda. Nie? To jest cały tydzień roboty gdzieś na ulicy, takiej pracy, gdzie my faktycznie jak się zimno robi, no to też staramy się wieczorami jechać i dać herbatę, kawę i coś do jedzenia dla tych osób. Zbudowaliśmy zaufanie wśród wolontariuszy, mieszkańców Cieszyna i zaufanie wśród osób właśnie w kryzysie. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Tego nie spodziewaliśmy się aż w takiej skali. Koordynatorzy akcji nie zamierzają rezygnować z sobotniej wydawki pod wiaduktem, ale mają również inne plany. Pomysłów jest sporo. Bezdomność jest zjawiskiem, które ewoluuje. I też w taki sam sposób trzeba do tego podchodzić. Nie wystarczy schronisko, nie wystarczy noclegownia, bo tam, gdzie powstają tego typu instytucje, to przydałaby się też ogrzewalnia, ale my chcemy stworzyć coś innego. O tych pomysłach myślę, że się za niedługo dowiecie. Mamy bardzo dużo wsparcia z innych fundacji, z innych stowarzyszeń, wśród ludzi, którzy też na bezdomności się znają.
Natomiast na pewno nie zrezygnujemy z tej sobotniej wydawki. Od tego wyszliśmy na ulicę, wyszliśmy do tych ludzi i jesteśmy w ich środowisku i z tego na pewno nie zrezygnujemy. A co będziemy robić dalej, to jest dużo pomysłów. No zdradźmy, bo powiedzmy, że chcemy zrobić takie miejsce, które będzie fajne dla... coś w rodzaju świetlicy, która będzie odrywała te osoby, które są bezdomne, będzie odrywała od tego codziennego takiego marazmu, od tej byle jakości i takiej niechęci, tego braku celu, nie? Chcemy zrobić coś, stworzyć takie miejsce, które będzie działało właśnie też przez dzień, kiedy nie mają możliwości korzystania z noclegowni. I to dlatego, żeby po prostu dać im jakiś wybór, żeby mogli iść do przodu, bo to często trzeba, właśnie jest potrzebne po to, żeby zrobić krok do przodu. No. Także chcielibyśmy między innymi taką rzecz zrobić. To jest ja plan. Ja chcę zaapelować jeszcze raz, że musimy odwrócić optykę patrzenia, że to nie bezdomny jest problemem, bo słyszę tak, że bezdomni są problemem w Cieszynie. My w Cieszynie nie mamy problemu z bezdomnymi, mamy problem z bezdomnością, a to jest zupełnie coś innego. Jeżeli zmienimy optykę i zaczniemy pracować na człowieku, to wtedy też zmieni się ta sytuacja. Bo nie mówi się ostatnio, że to nie jest bezdomny, a osoba w kryzysie bezdomności. A to dlatego tak się mówi, że z każdego kryzysu można wyjść, więc w ten sposób też podchodzimy do tych osób. Musimy zmienić optykę. Nie bezdomny problemem, nie człowiek problemem, tylko bezdomność jest problemem. Bo no, tak samo jak z dziećmi, każdy z nas jak ma dzieci, to mówi do dziecka, jesteś moim problemem? Nie, rozwiązuje razem z nim problem, w którym akurat jest. Więc w taki sam sposób staramy się zmieniać optykę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.